Zacznij od zauważenia, że odczuwasz pokusę. Otwórz się w tym momencie na możliwość innej niż zwykle reakcji. Sprawdź, jakie wrażenia cielesne wywołuje pokusa. Początkowo możesz sądzić, że pokusa jest w twojej głowie, że jest niemożliwa do zniesienia i musisz jej ulec. Jak objawia się ona w twoim ciele? Jak ta ekstremalnie silna chęć komunikuje ci swoją obecność? Czasami wrażenie zdaje się skupiać w sercu. Czasami jest na twarzy, blisko szczęki, a czasami w brzuchu, w jelitach. Zapytaj swoje ciało, które odczuwa pokusę, czy stara się o ciebie zatroszczyć. Czy chce cię ochronić przed momentami braku i niedostatku? Czy próbuje odciągnąć twoją uwagę od dominującego poczucia paniki i pustki? Gdy odnajdziesz w sobie jakieś odczucie, zapytaj siebie, gdyby to wrażenie było emocją, to jaką? Samotnością? Strachem? Irytacją? Brakiem nadziei? Jakie niezaspokojone potrzeby mogą leżeć u źródeł tych emocji? Czy czujesz zmęczenie i pragniesz ciepłego wsparcia w jak najłatwiejszym płynięciu przez życie? Czy nie byłoby wspaniale mieć magiczną chmurkę, całkowicie oddaną twojemu komfortowi i sukcesom? Czy czujesz brak siły w obliczu tego, jak skomplikowane są twoje dni? Pragniesz prostoty i łatwości? Czy chcesz wiedzieć, jaki będzie idealny następny krok dla ciebie i osób, które kochasz? I kolejny? Czy marzy ci się bezpieczeństwo, które byłoby absolutnie pewne? Czy potrzebujesz uznania tego, jak delikatna jest równowaga wszystkiego, co cię otacza? Jak kruche jest życie twoje i osób, na których ci zależy? Czy nie byłoby miło choćby przez chwilę poczuć, że ktoś rozumie dokładnie, ile wysiłku i serca wkładasz w to, by zachować równowagę pomimo trudności?
Wróć do swojego ciała i sprawdź, co się dzieje z wrażeniami, emocjami i potrzebami. Prześledź tę emocjonalną ścieżkę, dokąd cię prowadzi. Zauważ, że możesz skorzystać z każdego z poznanych dotychczas procesów. Jeśli odkrywasz, że opowiadasz o sobie coś, co nie jest prawdą, podąż tym tropem. Jeśli odnajdziesz bolesne wspomnienie, pozwól swojemu rezonującemu towarzyszowi wniknąć w nie z łagodnością i troską, ponownie podążając za wrażeniami z ciała. Spróbuj odgadnąć, jakie wiążą się z nimi uczucia i potrzeby. Gdy twoje ciało się odpręży, skorzystaj z okazji, by zastosować sposób na otulenie się troską, który działa dla ciebie najlepiej w kontekście twojego uzależnienia. Może to będzie telefon do którejś z osób z twojej sieci wsparcia, a może medytacja, może wyjście z domu, by poćwiczyć, a może coś innego?